identyfikator podmiotu SCP-075. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-075 przechowywany jest w sześcianie o krawędzi długości 1 m3, wykonanym z materiałów antykoryzyjnych poziomu 4. Wilgotność pomieszczenia nie może nigdy przewyższać progu 1%. Medyczne środki osuszające są zawsze dostępne w celach obniżenia wilgotności. Jeżeli wilgotność pomieszczenia przekroczy próg 1%, cały personel zobowiązany jest natychmiast opuścić placówkę, która zostanie zablokowana do momentu zredukowania poziomu wilgotności do względnego poziomu bezpiecznego. Personel wchodzący do przechowywalni SCP-075 zmuszony jest nosić kombinezon ochronny MOPP poziomu 4. Testy iniekcyjne oraz wszelkie inne, które przeprowadza się przy użyciu roztworów, są wzbronione. Jeżeli dojdzie do kontaktu obiektu z roztworem, placówka zostanie natychmiastowo zablokowana i użyty zostanie środek osuszający. Zabrania się ewakuowania personelu obecnego w placówce w czasie incydentu. Opis. SCP-075 wygląda jak duży ślimak mierzący 20 cm długości, 13 cm szerokości i 15 cm wysokości. Obiekt posiada mocno mięśnioną stopę, która przypomina sześciopalczastą łapę. Podmiot jest wyjątkowo ciężki, jego masa wynosi około 860 kg. Przyczyna takiej wagi jest niezrozumiała. Osuszanie jest jedynym znanym nam sposobem na zabezpieczenie SCP-075, jako że organizm przechodzi w stan spoczynku z momentem, kiedy wilgotność jego otoczenia zbliża się do zera. Dodatek 075F. Próby pozyskania wydzieliny podmiotu muszą zostać zatwierdzone i być nadzorowane przez wszystkich obecnych w placówce pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Jednakże pozytywne rozpatrzenie wniosku przez osoby nie jest objęte priorytetem wyższym niż potencjalnie nałożony zakaz używania roztworów wodnych na obiekcie, w tym jego własnych wydzielin. Dodatek 075G. Używszy SCP-294, udało się pozyskać wydzielinę w kubku. Trwające testy mają wykazać, czy istnieją substancje, które są odporne na żrące właściwości wydzieliny. Przeprowadza się inne testy celem zrozumienia, dlaczego kubek zapewniony przez SCP-294 okazał się odporny na właściwości obiektu.